bardzo, witam serdecznie wszystkich na naszym pierwszym salonie. I would like to welcome you to the first salon for this new fiscal year for the Philadelphia chapter of the Kościuszko Foundation. I would like to thank Hania and Mirek for their generous contribution for this salon. As you know, as a Philadelphia chapter, we don't have a location, so we really value the generosity of Hania and Mirek for providing us with the place to host this salon for you and be able to gather together and just really have some networking opportunities, learn something new, and really keep this chapter going. If you don't know, this chapter will be celebrating 25 years, so surprise, things will be coming your way, but it's in a big thank you to the current board. So quickly, just if the current board can get up and stand up, I just want you to know who is on the board right now. Of course, we wouldn't get here without contributions of anybody who served in a capacity of the board in the past. So if there are past members of the board, please stand up because you really contributed a lot. So thank you. Also, thank you for supporting our new model. We started charging for those salons because this is our way of fundraising money so we can donate to the scholarship. It is used just for the fundraising. And if you read the newsletters, you know that this last year we had the most ever scholarship applicants from Philadelphia area. So this money is really very helpful to help them go to Poland, and we'll highlight their stories soon. But thank you so much for supporting that. Please feel free to reach out to any of the board members with ideas, critique, suggestions, what you would like to see. We will really take it to consideration and we'll try to make sure that we meet your demands. I don't want to take too much time, so Hania, please, thank you again for hosting us, giving us your home and taking care of all of this for us, and really appreciate the space. And it's our pleasure, really, always. Please. One unassigned duty as a president. Please make sure you renew your memberships. if you need a brochure, it's actually next to the door. If you do it online, you can do it online, but then please make sure you select Philadelphia chapter as your designation. Otherwise, you will be assigned to New York and you will not be on our list of events. So please make sure you you're with Philadelphia chapter. But thank you for being here. Hania, please introduce the guest today. Trzy słówka tylko. Tak naprawdę myślę, że naszego gościa nie trzeba przedstawiać, bo jest częścią naszego tutaj polskiego społeczeństwa od 30 lat i znają go praktycznie wszyscy. Dzieci, młodzież, dorośli, Polacy, Amerykanie, wszyscy podziwiają go, szanują, cenią. Niektórzy zazdroszczą. Tak. Także słuchajcie, wspaniały Ryszard Druch, niezastąpiony i historia karykaturystą. Witam bardzo serdecznie i dziękuję wszystkim, którzy są obecni w tym pięknym salonie, za to, że wybraliście właśnie taki, a nie inny wieczór. Ja to odbieram jako najlepszy dowód, ponieważ dzisiaj jest spotkanie z plastyką, a dokładnie mówiąc z pewną specyficzną dziedziną rysunku, który należy do tych podstawowych kategorii sztuk plastycznych. Ja wasze dzisiejsze tu przybycie traktuję jako dowód waszego wysublimowanego artystycznego smaku. Proszę państwa, często jestem pytany, skąd poczucie humoru, skąd takie satyryczne podejście do rzeczywistości. Ja tylko mam po prostu na to jedną odpowiedź, mianowicie życie jest kabaretem, kabaret jest życiem, no bo przecież jak zostało to ogłoszone, to nasze spotkanie na internecie, to już pojawiły się gratulacje. Ryszard, gratulujemy. No,
Jesteś zaledwie 28 lat w Stanach Zjednoczonych i już masz prelekcję w Fundacji Kościuszkowskiej. Także widzicie, proszę Państwa, życie pisze satyryczne scenariusze. Dobrze, dzisiejsze nasze spotkanie będzie po części wykładem, ale chciałbym, żebyśmy też również rozmawiali, zadawali pytania i tak dalej, i tak dalej. Ze mną jest kolega Tomasz Masłowski i może wyjaśnię jego tu obecność. Otóż Tomasz od wielu lat ma taki biznes, który się nazywa Mała Polska, i fotografował najpierw, a później zaczął filmować życie Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio, kilka miesięcy temu, zapytał mnie, czy zgodziłbym się uczestniczyć w takim filmie, który będzie mnie pokazywał jako jednego z Polonusów. Zgodziłem się na to, no więc na kilku ostatnich imprezach pojawia się, zbiera ujęcia, później będzie to w odpowiedni sposób montował, może dostanie Oscara, czego mu serdecznie życzę. Dziękuję bardzo serdecznie Mirkowi, który zechciał wziąć na siebie obowiązek obsługi dzisiaj całej aparatury, która jest nam niezbędna. Dobrze, przechodzimy do pierwszego wobec tego slajdu. Proszę Państwa, tak jest. Sprawa rysunku to są tysiące lat przed naszą erą. Praktycznie ci pierwsi artyści to byli ludzie, którzy właśnie pozostawili, to są odległości gdzieś kilkunastu tysięcy lat, zarówno w Hiszpanii, w Altamirze, w jaskini, jak i w Lascaux we Francji, takie oto malowidła. I tu można taką refleksję poczynić, mianowicie, no jak ludzie tak daleko oddaleni w czasie od nas, prymitywni, bez edukacji, prawda, potrafili robić tak wspaniałe dzieła. Jak ten oto tutaj bizon, czy ten tutaj jeleń. Od razu widać, że to są rysunki, czy malowidła, bo używali również farby. Chcę powiedzieć, że używali do tego albo glinki, albo spalonego kawałka kija, który miał na końcu właśnie czarny węgiel. No, po prostu rysowali takie zwierzęta. Warto zwrócić uwagę, że one były rysowane po to, ponieważ one miały funkcję magiczną. Oni wierzyli w to, że jeżeli narysują wspaniałego bizona, jeżeli narysują wspaniałego jelenia, to będą mieli powodzenie na polowaniu. No, wiadomo, jak się wtedy żyło, czym się ludzie zajmowali. Dla nich to była sprawa życia czy też śmierci. Ale tutaj trzeba poczynić następującą refleksję a propos tych dwóch malowideł. Mianowicie w rozwoju człowieka jako jednostki mamy wyraźnie okres taki właśnie prymitywizmu w dzieciństwie. I to bym powiedział, że właśnie może nawet bardziej prymitywne powstają rysunki dzieci, które mają powiedzmy 2-3 lata. Doskonale wiecie, bo przecież macie dzieci, czy mieliście małe dzieci. W związku z tym obserwowaliście, prawda, jak dziecko rysuje człowieka. Najpierw robi, prawda, twarz. Z tej twarzy wyrastają nogi, rączki, prawda. Dopiero później pojawia się korpus. Krótko mówiąc, co chcę powiedzieć? Mianowicie w rozwoju takim plastycznym człowieka mamy właśnie wyjście z tego prymitywizmu i później dochodzimy do pewnego etapu, który możemy nazwać realizmem, który jest zupełnie inny od tych początkowych rysunków. Ale tym początkowym rysunkom nie można odmówić, proszę Państwa, finezji czy kunsztu artystycznego. Zresztą doskonale o tym wiecie, bo przecież rysunki dzieci są przepiękne.
One wypływają z ich duszy, z wnętrza. Rozum tam jakąś rolę odgrywa, ale jest emocja. Proszę Państwa, podobny cykl odbył się w historii sztuk plastycznych, mianowicie od tych malowideł prymitywnych, później zarówno rysunek, jak i malarstwo szło i rozwijało się. Prawda? Mamy starożytność, ale mamy później renesans, który jest odwołaniem się do tych wzorów ze starożytnej Grecji czy starożytnego Rzymu, gdzie dochodzimy do szczytu, o czym zresztą za chwilę będę mówił, przywołując Leonarda da Vinci jako przykład geniusza. Proszę Państwa, później oczywiście się to wszystko rozwija, są inne sprawy, jest Rembrandt, który zainteresował się światłocieniem, później będą impresjoniści i tak dalej, nie mamy czasu, żeby to rozwijać, bo to są tylko takie dodatkowe szczegóły, ale w pewnym momencie w rozwoju sztuk tych wizualnych pojawia się aparat fotograficzny. W związku z tym powstaje dylemat, czy jest sens, prawda, za pomocą ręki rysować to, co się widzi. Tak jak to robili artyści w średniowieczu, tak jak to robili artyści w renesansie, w baroku i tak dalej. Odpowiedź jest tylko jedna. Nie ma sensu, dlatego że aparat fotograficzny jest lepszy niż oko człowieka i jego ręka. Aparat fotograficzny oddaje rzeczywistość na zasadzie 1:1. Prawda? W związku z tym to też będzie miało określone konsekwencje, później, prawda, sztuka abstrakcyjna i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, w takim razie poproszę o slajd następny. Tutaj w taki bardzo symboliczny sposób przedstawiłem 4 rodzaje sztuk plastycznych. My będziemy dzisiaj mówić o specyficznym rodzaju rysunku. I tutaj, proszę Państwa, poszczególne epoki. Może i któreś ominąłem, ale co jest ważne. Tu na czerwono jest zaznaczony, proszę Państwa, renesans. Dlaczego? Dlatego, że w renesansie pojawia się odbitka. Czyli mamy początek druku. I to jest bardzo ważne dla karykatury, o której dzisiaj będziemy mówili. W późniejszych fazach rozwojowych oczywiście druk będzie coraz bardziej udoskonalony, stąd właśnie odtąd mamy ten czerwony kolor. XIX wiek, XX wiek i ja będę chciał dzisiaj tą historyczną część, która stanowi około 40% godziny, którą mi wyznaczono, będę starał się zamknąć gdzieś tak na przełomie tysiącleci. Dobrze, poproszę. Aha, teraz, o właśnie, tu mamy pewne definicje. Proszę Państwa, moja zwykła, codzienna praca, tak zwany part-time, polegający na zwożeniu i ekspedycji paczek Polaków do Polski, spowodował, że w ostatnich 15 latach, a może i więcej to trwało, mianowicie miałem okazję odwiedzać domy Polaków. I w związku z tym mogłem się zorientować, i to proszę Państwa nie tylko w Trenton, gdzie mieszkam, bo to nie jest za ciekawe miejsce, ale i jeździło się po paczki do Princeton, do Pennington, do Hopewell i tak dalej, czyli mam jakiś taki ogólny pogląd na to, jak po prostu sobie nasi rodacy urządzają mieszkania i przy jakich dziełach obcują. Proszę Państwa, no niestety, sytuacja wygląda tak, że w powszechnym przekonaniu, oczywiście nie wszyscy ludzie edukowani, czy też wysoko edukowani, no zazwyczaj więcej rozumieją, inaczej odbierają sztukę, ale ja mówię o średniej statystycznej, prawda?
ona jest fatalna. Ona jest no, nawet miejscami, powiedziałbym, tragiczna. Mianowicie w powszechnym przekonaniu za piękny obraz uznaje się na przykład portret, ale to musi być piękna kobieta albo piękny mężczyzna. To wtedy po prostu jest rozmowa na ten, zobacz jaki piękny obraz. Prawda? Nikt nie zastanawia się nad tym, jak on jest namalowany, jak on jest zakomponowany, jakie on ma elementy składowe, które po prostu są elementami sztuki. Słynny nasz filozof Leszek Kołakowski w takiej książce mini wykłady o maxi sprawach ma taki tekst pod tytułem Maski, gdzie zwraca uwagę na jedną rzecz, że znany wszystkim Van Gogh, prawda, namalował stare, ściachane buty swojego chyba zmarłego przyjaciela. Tomek, jak coś powiem źle, bo ty jesteś specjalista od Van Gogha. I właśnie tłumaczy to w ten sposób. Proszę Państwa, mimo że te buty po prostu nie mogą się kojarzyć z niczym fajnym, z niczym dobrym, to po prostu jest jakieś złomowisko, stara skóra, przepocony i tak dalej, ale potrafił dzięki swojemu geniuszowi uczynić z tych pary starych butów arcydzieło. I tu, proszę Państwa, dotykamy tego bardzo ważnego momentu, co to jest piękny obraz. I wspaniale na ten temat powiedział Beksiński, mój ulubiony malarz, który, czy Państwo potrafi się przeczytać? Nie. Nie, 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 nie. Proszę Państwa, chodzi mi tylko o to, bo wszyscy mamy przekonanie, że jest słaba ostrość. To ja wiem, że Państwo czytają, ja wiem. Powiedział, proszę Państwa, tak. Jak mówię, że chcę malować ładne obrazy, twierdzą, że kłamię. Istotne jest dla mnie, żeby obraz był ładnie namalowany. Natomiast ludzie patrzą, co jest namalowane. Goła dziewczyna nad stawem to ładny obraz, a wisielec na szubienicy lub albo obrzygany pijak brzydki. Chociaż pijak może być 10 razy lepiej namalowany od panienki. Wszystko mieści się w jakości malarstwa. To jest w zasadzie sedno, przygotowałem takie cztery definicje. Jeszcze jest jedna bardzo ciekawa, francuskiego malarza i krytyka sztuki, Maurice Denis napisał: pamiętać, że obraz, zanim stanie się koniem bitewnym, nagą kobietą lub jakąkolwiek inną anegdotą, jest przede wszystkim powierzchnią płaską, pokrytą farbami w określonym porządku. Genialna definicja. I tak po prostu trzeba patrzeć na obraz. Dobrze, jedziemy dalej. Nie będziemy się wgłębiać w naukowe tutaj rozważania. Bardziej, proszę Państwa, karykatura, jak widzicie tutaj w słowniku Kopalińskiego, wyrazów obcych, humorystyczne, ośmieszające uwydatnienie, wyolbrzymienie charakterystycznych cech osoby, przedmiotu albo wydarzeń, głównie w plastyce i literaturze. Pochodzi od karykatura, karikare, czyli przeładowywać. Ale to jest taka bardzo, powiedziałbym, skąpa i krótka definicja. Znacznie lepsza jest ta na dole, bo ona wychodzi, że tak powiem, z karykatury w stronę satyry. I to jest definicja, którą stworzył w encyklopedii ilustrowanej z przełomu XIX i XX wieku właśnie Kazimierz Broniewski, który napisał tak. Karykatura artystyczna może być dwojakiego rodzaju. Jedna, uwypukla przesadnie naszą brzydotę i ułomności fizyczne. Koniec, kropka. Druga, przedstawiając człowieka w sposób śmieszny, zwraca się głównie przeciw jego namiętnościom, jego wadom i zepsuciu. I teraz tak,
Ta pierwsza jest tylko zabawką artysty, fantazją żartobliwą, igraszką łagodną. Druga zaś może stać się najokrutniejszym przycinkiem osobistym, gryzącym drwinami, satyrą mściwą, środkiem straszliwej kary i potępienia, czy zwraca się przeciwko danej osobie, czy całej klasie, przeciwko instytucji społecznej, czy też tej lub owej formie rządu. Świetna definicja, która nam wszystko wyjaśnia i właśnie o tym dzisiaj tu będziemy mówić. Jedziemy dalej, bardzo proszę. Proszę Państwa, rodzaje karykatury to, tak jak tutaj widzicie, nie będę tego czytał, portretowa, polityczna i tak dalej. Jest jeszcze pastisz, jest taka forma jak satyra, która bardzo mocno się tutaj z karykaturą wiąże. Ja jestem kimś, kto satyrę uprawia na pewno. I jest jeszcze humor i żart graficzny, który wyjaśnię w toku jeszcze tutaj mojego wywodu. Dobrze, bardzo proszę, zacznijmy. Zostawmy te wszystkie starożytności. Przeskoczmy do Europy, bo przecież Europejczykami jesteśmy i proszę Państwa, tu średniowiecze. To jest właśnie ten okres, kiedy początki karykatury mają miejsce. Tu są wymienione nazwiska tych najbardziej znanych, którzy parali się bardzo mocno albo tylko zdawkowo karykaturą. Jest Hieronim Bosch, prawda? Słynny autor, o właśnie, takich wspaniałych obrazów, może ktoś miał szansę widzieć je w oryginale, ja gdzieś tam chyba w muzeum w Ameryce chyba widziałem. Proszę Państwa, jest Leonardo da Vinci. Jak przygotowywałem tą prelekcję, to zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że ja się urodziłem 500 lat po Leonardzie. Ale on umarł właśnie teraz, będzie 500 lat w tym roku. Także to mi się nie podoba. Proszę Państwa, Michał Anioł, Tycjan, Bruegel, ten chłopski, Hans Holbein i Caracci. Wielkie, wielkie gwiazdy, powiedziałbym, sztuki i rysunku, i malarstwa, i tak dalej, i tak dalej. Tu, proszę Państwa, musiałem zreprodukować genialne szkice Leonarda, które miałem okazję widzieć w którymś 90 roku w Metropolitan Museum, kiedy były wystawione szkicowniki Leonarda i pamiętam to wielkie przejęcie, kiedy się człowiek zbliżał do oświetlonych pancernymi szybami niewielkich zeszycików, których, prawda, robił. No świetne rysunki. Ale wybrałem taki rysunek, który jest karykaturą, proszę bardzo, ten z lewej strony, i wybrałem jeszcze ten, bo ten oto rysunek twarzy ludzkiej jest naukowym podejściem do portretu. Proszę zwrócić uwagę, że jak on tutaj zaznacza, prawda, odległości od czubka brwi do końcika ust i tak dalej, przekroje robi, przekątne i tak dalej. No wiadomo, że miał ciągoty naukowe, gdzieś tam się wymykał nocami do prosektorium, prawda, zostawił takie rysunki anatomiczne, z których dzisiaj studenci anatomii mogą śmiało korzystać. Bardzo proszę. Proszę Państwa, prapoczątki w Polsce. Okazuje się, że są, jeżeli ktoś poszuka, niekoniecznie rysowane karykatury, ale najpierw pojawiają się te rzeźbione. Gdzie, no wiadomo, w kościołach są takie fragmenty kolumn i tutaj mamy taki jeden przykład, tu te maski, prawda, nawet z Grodkowa, to na Opolszczyźnie mojej, prawda, to są wszystko przykłady dzieł o cechach wyraźnie karykaturalnych. Bardzo proszę, pójdziemy trochę dalej. To jest, proszę Państwa, księga medyczna, ukazujący, zrobiony rysunek tuszem na marginesie ksiąg jakichś medycznych, tak? Tutaj w Pelplinie one są przechowywane, to jest tam przechowywana jedyna kopia księgi Gutenberga do dnia dzisiejszego. I proszę Państwa, tu mamy taką miniaturę i charakterystyczny ten piesek, który tutaj taką kubkę zostawia, prawda, wyraźnie.
No, autor na pewno miał spore poczucie humoru, a może tylko dokładnie obserwował rzeczywistość. Dobrze, jedziemy dalej. W takim razie mamy teraz, proszę Państwa, Wita Stwosza. Jak ktoś był w Krakowie, a myślę, że wszyscy byli, i przyglądał się z bliska, to jest rewelacyjne dzieło, dlatego że jest z taką precyzją wyrzeźbione, ale tam są postacie, prawda, diabłów. O, i tutaj dwa zreprodukowałem. Jakoś mam skojarzenie z klasą polityczną obecną w Polsce. I następny slajd, bardzo proszę. Proszę Państwa, to są już karykatury reprodukowane, które po prostu najpierw trzeba było zrobić jako drzeworyt, posmarować farbą drukarską, odbić, i to tak funkcjonuje grafika czy też ulotne druki. Bardzo proszę. Proszę Państwa, to jest polichromia, która się nazywa... Aha, diabeł wyprowadza niewiastę, bo nie dolewała. Czyli jest taka kara i to jest w Słopianowie w Wielkopolsce z końcem XVII wieku. Gdzieś to się uchowało. Ten rysunek sugeruje, że to nie był Leonardo da Vinci. To na pewno był miejscowy jakiś może Nikifor. Ale w każdym bądź razie podziwiam tego proboszcza, który takie zlecenie dał, a może malarz po prostu wbrew wiedzy proboszcza coś takiego zrobił. Proszę bardzo, dalej. To jest w XVIII wieku, proszę Państwa, jest taki obywatel, który się nazywa Chodowiecki, który już w ten sposób rysuje i robi swoje karykatury. Proszę bardzo, dalej. To mamy wiek XVIII i tu mamy, proszę Państwa, ojców karykatury polskiej, ale okazuje się, że jeden jest emigrantem z Francji. To jest ten właśnie Norblin, który ma tak ciekawą kreskę. Widać z niej, że to jest wszystko robione stalóweczką, piórkiem. Tak to wygląda, a dżentelmen no, wyglądał tam. Tak. No, jego następcą, uczniem jest Orłowski, który robi już rysunki satyryczne czy karykatury. O, właśnie w ten sposób. To jest jego podobizna. Proszę bardzo. I mamy wiek, proszę Państwa, XIX, gdzie się okazuje, odbywają się takie salony jak tutaj ten nasz. I tam gromadzą się i karykaturzyści, co jest bardzo popularne, są również muzycy i tak dalej. Ciekawa rzecz, na takim spotkaniu był Słowacki, który napisał: na takich wieczorach muzycy najlepsi grają, malarze przy stolikach rysują karykatury i często korzystają z twarzy przytomnych sawantek. No nie bardzo rozumiem to określenie. Może to one jeszcze były trzeźwe, prawda, jak obserwacji dokonał. Proszę Państwa, okazuje się, że karykatura już od dawna to jest taka demokratyczna dziedzina sztuki, którą uprawiają nie tylko profesjonalni artyści, ale również amatorzy, również przedstawiciele innych zawodów. Najlepszy przykład nasz Chopin. Nasz Chopin, nie, musimy wrócić. Tak, nasz Chopin wykonał taką oto zabawną karykaturkę i napisał w pamiętniku coś takiego. Wczoraj bankiet, to było w Berlinie, na cześć panów uczonych. Co za karykatury? Podzieliłem je na trzy grupy. Także mamy przekaz, że rzeczywiście zajmował się, no oczywiście z doskoku, po amatorsku, ale uprawiał karykaturę. I następny teraz, następna plansza. Tu, proszę Państwa, poszukałem kilku najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sztuki, artystów i ustawiłem ich tak chronologicznie według życiorysu, prawda? Żeby zobaczyć, kto z kim się znał, kto się wcześniej urodził, kto później i tak dalej. Ale teraz dla Was zagadka. Dlaczego ta jedna część jest na zielono zaznaczona? No proszę, zagadka. Czyli forsa. To jest Fredro, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński. Tak jest, literaci. To są literaci. Tu mamy, no ten był, prawda, i literatem i tak dalej, Norwid, Michałowski i Grodger, o nich możemy mówić jako o plastykach, i w środku jest, proszę Państwa, Chopin. Na pewno Słowacki rysował, na pewno Chopin rysował,
Krasiński nie wiem. Kraszewski rysował, tylko nie zdobyłem jego reprodukcji. Tu do końca zaraz pokażemy, jak rysowali. Proszę bardzo, dalej. Nie znalazłem rysunku satyrycznego, proszę Państwa, Kraszewskiego, ale on taki obraz zrobił. Był niezwykle uzdolnionym malarzem. Robił świetne karykatury, tylko nie mogłem skopiować z internetu, ale już po tym obrazie widać, prawda, jaki niesamowity talent portretowy. Dobrze, tu mamy słynnego Grodgera, karykaturka, która się nazywa Artysta, Doktor i Śmierć. Proszę bardzo, idziemy dalej. I teraz mamy, proszę Państwa, następny slajd, mianowicie geniusz. Geniusz, chociaż tak naprawdę był urzędnikiem, zajmował się sprawami państwowymi, był na posadach państwowych, podróżował, brał różne lekcje takie prywatne, Piotr Michałowski. O nim teraz przygotowuję taką prelekcję, ale proszę Państwa, proszę zobaczyć, jakie kapitalne, pełnokrwiste, że tak powiem, karykatury wykonane przez naszego wspaniałego Piotra Michałowskiego. Proszę bardzo, przesuniemy się dalej. No właśnie, moja działalność artystyczna, czy też taka promocja polskiej kultury i te organizacja salonów u mnie, jakoś tak, prawda, to się wszystko toczy, wszystko się kręci i ciekawe rzeczy powstają. Mianowicie kiedyś zadzwonił do mnie z Nowego Jorku pan Tadeusz Zielichowski, o, Hania była na tym wykładzie, o Norwidzie i ten wykład się odbył. Był tak fascynujący, bo gość po prostu, doktor Tadeusz Zielichowski, były pracownik Uniwersytetu Poznańskiego, mieszkający w Nowym Jorku, po prostu no, wykazał się fenomenalną wiedzą, odczytaniem i tak dalej, i tak dalej. I on nas później zachęcił do tego, żebyśmy z nim pojechali do Nowego Jorku i przeszli tymi miejscami, gdzie no, nie ma już budynków z czasów pobytu tam Norwida, ale są adresy, są miejsca. I tak to się stało. Proszę Państwa, to zaowocowało tym, że na tej wycieczce powstała inicjatywa ufundowania tablicy Norwida w Nowym Jorku. Właśnie tu jest założycielskie spotkanie takiej czwórki z Tadeuszem na czele, bo on był pomysłodawcą, później niestety się wycofał. To jest zupełnie już inna historia. Bardzo proszę, następny slajd. Działaliśmy bardzo szybko. Norwid był 16 miesięcy w Nowym Jorku. My przez 16 miesięcy zrobiliśmy całą akcję od pomysłu do przemysłu, jak to się mówi, czyli do tablicy. To jest spotkanie z panem wicekonsulem Mateuszem Stońskiem w konsulacie generalnym. To jest twórca tej tablicy, Grzegorz Gustaw, redaktor Szlechta. I wicekonsul zachęcił nas, kupując taką pierwszą statuetkę właśnie, która miała być wręczana tym, którzy dadzą $200 na ufundowanie tej tablicy. Był pierwszym Polakiem, który kupił ją i to jest ten momencik. Bardzo proszę dalej. Proszę Państwa, okazało się, że zrobiliśmy pierwsza przymiarka we wnętrzu. Znalazłem w moim archiwum fotkę z 1995 roku, kiedy w Instytucie, Polskim Instytucie Naukowym miałem wystawę swoich rysunków. I tu właśnie w tym miejscu miała zawisnąć ta tablica we wnętrzu. Nasz rzeźbiarz przystąpił do roboty i jak ją zrobił, to się okazało, że pani dyrektor zadecydowała, że ta tablica będzie na zewnątrz wisiała. W związku z tym trzeba było zrobić jeszcze raz tą samą, prawda, z tego odlewu, ale o mocnym konstrukcję, taką kompozyt specjalny. I tu żeśmy zrobili wizję lokalną, znaleźliśmy miejsce i proszę Państwa, proszę bardzo, następny slajd, to jest finał. Tak wygląda ta tablica, która wisi na Instytucie, w Polskim Instytucie Naukowym. Pani konsul Gacek i autor tej bardzo pięknej tablicy. No tyle lat musiał czekać biedny Norwid, bo przecież przyjechał w 1853, a wyjechał po 16 miesiącach w 1854. Dobrze, to taki epizod a propos Norwida, który nie tylko był poetą, ale również wspaniałym karykaturzystą. Proszę bardzo. Aha, a ja teraz po prostu, mając ten pierwowzór, który miał wisieć w środku, wpadłem na pomysł, żeby
w Uniwersytecie Opolskim. Kiedyś kończyłem tą szkołę, ona się nazywała Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Kolega rektor, trzeba mieć znajomości, proszę Państwa. Jeszcze był ostatni rok. Pojechałem, powiedziałem mu o tym. On mówi, świetnie, Ryszard, no nie ma problemu. I proszę Państwa, dzisiaj wisi na Wydziale Filologii Polskiej, o tutaj na korytarzu, z nazwiskami tej całej grupy, która wymyśliła tę inicjatywę. W takim razie wracamy do naszego Norwida, ale już rysownika. Popatrzcie, jaka wspaniała kreska, jaka biegłość rysunkowa, jaka energia w tej kresce. Tu autokarykatura. A tu są, proszę Państwa, jest takie piórko szklane, którym wtedy rysowano. Dobrze, i następne bardzo proszę. Tu z lewej strony to jest finezja. To jest sztuka prawdziwa, żeby za pomocą takiej właśnie kreski jak ta zrobić podobiznę. Prawda Pani Miro? Zgadza się Pani? Bardzo, tak jest. Bardzo. Teraz to jest polemika, modern polemik to się nazywa. Coś mi to przypomina, prawda? Rozmowy polityczne w Polsce, tak? A to, kto wie, czy to nie był rysunek zrobiony na statku, kiedy już spokojną miał podróż, bo tą pierwszą do Nowego Jorku to trwała 2 miesiące. I ten kuchcik właśnie, wicuś, tak tutaj wyszedł. Proszę zwrócić uwagę, szkicowa kreska, bardzo szybko, to nie można mieć więcej czasu jak kilka minut, 2-3 minuty i musi szkic być zrobiony. Bardzo proszę, dalej jedziemy. Proszę Państwa, bardzo ważnym elementem historii to jest prasa satyryczna. Tu kilka tytułów wypisałem. Nie było sensu wypisywać od tego połowy XVIII wieku do naszych czasów, prawda? Prasa jest tutaj znacząca dla satyryków. Bardzo proszę, dalej jedziemy. I proszę Państwa, w wieku XIX no już mamy naprawdę doskonałych rysowników. Gazety nie mają najpierw fotografii, prawda? W związku z tym zamawiają i ilustratorów różnego rodzaju rysunki, ilustracje i tak dalej, i tak dalej. To motywuje ich do pracy. W każdym razie tu jest Kossak, a tu wspaniały Franciszek Kostrzewski. Proszę bardzo, jedziemy dalej. I mamy teraz, proszę Państwa, kolejny przykład, że amator, pozbawiony wykształcenia artystycznego, niejaki pan Leon Kunicki, tak doskonałe karykatury w tamtym czasie robił. Bardzo proszę, przesuwamy się dalej. I teraz karykaturą zajmowali się mistrzowie wielcy, tacy jak nasz mistrz Matejko, który właśnie tutaj ten rysunek wykonał. No i genialny jego uczeń, który tutaj poszedł taką syntetyczną kreską, prawda? I proszę zwrócić uwagę, Napoleon, parę kreseczek, prawda? Tam gdzieś w Alezy jest bitwa pod Grunwaldem, prawda? Świetne, świetne. Poczucie humoru, dystans i to jest to, to jest to. To jest sztuka. Jedziemy dalej. Bardzo proszę. Proszę Państwa, wiek XX, no tutaj to jest cała plejada. Oczywiście nie było sensu wymieniać wszystkich, wybrałem tylko kilka. To jest Zdzisław Czermański w Polsce, ale później również za granicą działający Maja Berezowska, która jest uznawana przez fachowców za królową karykatury. No mnie osobiście, ja nie gustuję w tej kresce, ale taki Kamil Mackiewicz, no proszę popatrzeć na te nóżki, na te dysproporcje, to coś pięknego, no coś pięknego. Jedziemy dalej, proszę bardzo. Tak, był taki jeszcze bardzo ambitny, bardzo popularny Henryk Nowodworski, który rozpoczął życie jeszcze w XIX wieku, przed wojną zmarł. Świetna, świetna, świetna praca. Proszę bardzo. No i tutaj proszę Państwa Eryk Lipiński, który jest wielką instytucją. To jest ten człowiek, który stworzył drugie w Europie Muzeum Karykatury w Warszawie. Był założycielem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Również on przysłał mi prywatny list zawiadamiający, że przyjęto mnie do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury w 1988 roku. Jednym z takich najbardziej znanych był Jotes, bo tak się podpisywał, Jerzy Szwajcer. Oto jego jedna z karykatur. Proszę bardzo. Proszę Państwa, w czasie wojny i stanu wojennego później, jak się okazało, karykatura odgrywa, prawda, bo to jest taka forma skrótowa,
I świetnie działa, nie trzeba tam długich napisów i tak dalej. Działa się obrazem, symbolem i tak dalej. Proszę bardzo, tu nawet mamy przykład ze stanu wojennego, bo tu Fedorowicz tak właśnie narysował, jak to się wtedy, jak Urban wtedy mówił, prywatny człowiek, Lech Wałęsa po internowaniu, prywatny człowiek na rybach, prawda? O, tutaj jest. Świetnym karykaturzystą był Jerzy Duda Gracz, wspaniały malarz, jeden z moich ulubionych, obok Beksińskiego, który, prawda, oszczędnością i pracą ludzie się bogacą. O, właśnie pamiętacie, jak to na Fiata się zbierało, talony i tak dalej były, ale przedpłaty no, i cuda nie widzę. Tak. I teraz, proszę Państwa, poznałem tego człowieka, nawet przysłał do mnie swoje rysunki, żeby mu opublikować w Spójniku, gdzie pracowałem jakiś czas jako redaktor graficzny, jako wolontariusz. Proszę Państwa, gość, który architekt z wykształcenia, który potrafił wszystko narysować. Spotkałem kiedyś takiego wydawcę czasopisma światowego, satyrycznego, Węgra, George Szabo, który mi powiedział, słuchaj, to on jest fenomenalny, on po prostu, Antoni, rysuje wszystko. Także proszę zwrócić uwagę, jaką miał lekkość w rysowaniu, chociaż to nie są karykatury, ale rozpoznajemy tutaj osoby, prawda? Nie ma żadnej wątpliwości, że to jest papież, że to jest, tu jest Wałęsa, tu jest Holubek, tu jest Michnik i tak dalej, i tak dalej. A to proszę Państwa, zrób to sam. No, Józef Wissarionowicz. No comment. Proszę Państwa, świetne karykatury. W zasadzie takimi liniami gestu wykonywał Ałaszewski, który się specjalizował w sportowcach, ale nie tylko. Tu Kałużyński, tu Iwaszkiewicz. W podobnym stylu, chociaż ta jej kreska już jest troszeczkę gorsza, mam tu nawet jej pracę w mojej kolekcji, Małgorzata Tabaka, już nie żyjąca, ale też gustująca w takim rysunku satyrycznym, bardziej humorze niż satyrze. Proszę bardzo. I tu tacy jak Ludczyn, prawda, te słynne swoje postacie. Świetny innej generacji Jerzy Flisak. Za komuny narysować coś takiego, prawda, ksiądz mówi, towarzyszu sekretarzu, tutaj, prawda, bo przechodzi gdzieś w kościele. I dalej, proszę bardzo. Zbliżamy się do końca już. No proszę Państwa, Andrzej Dudziński, Janusz Kapusta, to są Polacy związani ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ długi czas tu pracowali, teraz może tak i tu i w Polsce, a Janusz Kapusta był tym artystą, tym karykaturzystą, rysownikiem, który najwięcej rysunków opublikował w New York Timesie. Jest twórcą tego Kiedrona, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A Andrzej Dudziński stworzył słynnego tego ptaka. Tu jest, proszę Państwa, Sławomir Łuczyński, rok młodszy ode mnie kolega. Hubert przyniósł jego dwie prace, jedna jest tutaj, jedna jest ta wysoka, ten Mojżesz. Proszę Państwa, ja tą mam w swojej kolekcji. To jest pierwszy polski karykaturzysta, któremu udało się w konkursach i krajowych, i międzynarodowych zdobyć ponad 100 nagród w festiwalach karykatury. No i proszę Państwa, Szymon Kobyliński, któż go nie zna, prawda? Wielki mistrz i przez wiele lat na łamach polityki. Proszę Państwa, ja tutaj mam, o, to jest ten pierwszy rysunek. Jak później będziecie mieli czas, to sobie go zobaczcie. Z dedykacją. Napisałem do niego w Polsce, no to były czasy tuż po stanie wojennym, z prośbą, że kolekcjonuję karykaturę, czy mógłby mi przysłać jakiś rysunek i podać scenę. I on mi po prostu ten rysunek przysłał. Ale wartość tego rysunku polega na tym, że to jest ten rysunek, który nie ukazał się w polityce 13 grudnia, kiedy ogłoszono stan wojenny. I cenzura mu go skonfiskowała i tam napisał panu Ryszardowi rysunek i tak dalej, i tak dalej. No, cenna pamiątka. No i proszę Państwa, człowiek, bez którego nie można mówić o polskiej karykaturze, to jest Mleczko. O, ta scena, proszę Państwa, w końcu przekonał nas do demokracji. Zrobiliśmy referendum i większość uznała, że należy go zjeść. Świetne poczucie humoru. I to, co robi od dziesięcioleci Mleczko, to jest w zasadzie publicystyka graficzna, dlatego dostał od dziennikarzy chyba najwyższe odznaczenie, a to jest z dzisiejszej polityki.
Ten mówi 500 zł gdzie? A ten już bierze mi kiełbasę, bo odwrócił głowę, prawda? Tak, dobrze. Proszę Państwa, no i teraz. Tak. Proszę Państwa, krótko, jak mamy z czasem? No, to się nam trochę przeciągnęło o 10 minut. Proszę Państwa, to jest mój debiut. Nie zachował się niestety na takim kiepskim papierze, był robiony, więc w 86 zrobiłem replikę tego pierwszego rysunku. Tak wyglądał, to było to dziennikarskie wodolejstwo. Proszę bardzo. Ja byłem bardzo czynnym i aktywnym instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, do czego zmusiło mnie moje nazwisko, no niestety. Ale niczego nie żałuję, uważam to za wspaniały czas. Mało tego, ja w harcerstwie połknąłem bakcyla społecznikowej, społecznikostwa i pracy społecznej. I ja myślę, że w Ameryce po prostu, gdybym nie był instruktorem, żebym nie był zaangażowany w pracę społeczną dla innych i dla dzieci i młodzieży, to prawdopodobnie nie robiłbym tego, co tutaj zacząłem robić i jakoś kontynuuję. Proszę Państwa, to są rysunki takie jeszcze niepozorne, ale zwróćcie uwagę, że one już za wyjątkiem może tego, bo tutaj jest napisane tak. Mam dwie harcówki, trzy drużyny, krąg instruktorski, klub turystyczny, reumatyzm oraz nadkwasotę, poszukuję pieniędzy na życie. To jest Zuch, prawda, to jest instruktor harcerski. I ten mały mówi, jestem za demokracją, a on mówi, ja też. To są wszystko już, to są, proszę Państwa, już podteksty polityczne, widzicie, prawda? Już we mnie to zwierzę polityczne drzemie. No i tutaj, prawda, urawnił łowka, a jeden z napisem, ja też jestem normalny. Dobrze, jedziemy dalej. Proszę Państwa, w tej prasie i harcerskiej, co jest ciekawe bardzo, że, bo niektórzy mówią do dzisiaj w ten sposób, w tym PRL-u, cenzura, to nic nie można było powiedzieć i tak dalej. No nie tak. Dzięki temu, że cenzura była w Polsce, zresztą doskonale to wiecie, pamiętacie i tak dalej, to przecież dzięki cenzurze, prawda, graficy, a szczególnie karykaturzyści musieli sobie wypracować taki styl, który kamuflował, prawda, pewne rzeczy. W związku z tym to dobrze wpłynęło na rozwój karykatury. Zresztą w latach PRL-u muszę powiedzieć, że polscy karykaturzyści na konkursach międzynarodowych zgarniali najwięcej nagród. Później robili to Rosjanie, kiedy była pierestrojka. Proszę Państwa, no i teraz taki temat, symbol władzy, trybuna, prawda? Trzy wersje trybuny, tak to sobie widziałem. No, w stanie czy po stanie wojennym, następny proszę, rysuneczek, były różne durne zakazy dotyczące sprzedaży alkoholu na przykład, prawda? Do 13 nie można było kupować wódki, a po 13 można było. Także to jest taka, prawda, zakamuflowana. Tak. I teraz, proszę Państwa, w 86 roku dzieje się coś, co w zasadzie mi daje takiego kopa do tego, żeby tym rysunkiem się mocniej zająć i na poważnie. Robię taki oto rysunek i on ukazuje się, zdobywa nagrodę, wyróżnienie. To było wtedy 10 tysięcy złotych, chyba w szkole zarabiałem 3, to były duże pieniądze. I proszę Państwa, jadę do Legnicy, bo ten konkurs tam był organizowany, zresztą do dzisiejszego dnia jest, to jest taki bardzo już prestiżowy. Proszę Państwa, i okazuje się, dostaję nagrodę, dostaję dyplom, ale na wystawie pokonkursowej nie ma mojego rysunku. Chodzę po tej wielkiej hali rycerskiej, piękna budowla gotycka. Chyba czy renesansowa, i w końcu podchodzę do pana dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, bo on był organizatorem. Mówię, panie dyrektorze, co się dzieje? On. Panie Ryszardzie. No to już wiadomo. Ale słuchajcie, no niesamowita rzecz. Są różne przypadki w życiu człowieka. Ja w 91 roku załatwiam w Warszawie zieloną kartę. Wszystkie te procedury przechodzę i tak dalej. Jestem już, że tak powiem, właścicielem tej zielonej karty. W
kieszeni wracam, no wtedy gazetą numer jeden jest Gazeta Wyborcza. Kupuję Gazetę Wyborczą, wchodzę do Ekspresu Opolanin, do Opola jadę i zaczynam sobie czytać. I teraz patrzę, otwieram na trzeciej stronie, jest mój rysunek. Ja mówię, co jest? Co jest? Jest artykuł o tym, że ktoś wpadł w Legnicy na pomysł taki, żeby ze wszystkich lat, jak cenzura działała, zebrać wszystkie rysunki, które były nagrodzone i pokazać je jeszcze raz, ale z opisami cenzorów. I oto cenzor do mojej pracy takie miał zastrzeżenia. Zagrażanie bezpieczeństwu państwa poprzez propagowanie działalności ruchu oporu przeciwstawiającego się władzy państwowej. Godzenie w podstawy ładu społecznego i porządku prawnego. Lansowanie idei kreowanych przez ośrodki dywersji politycznej. Przez propagowanie kultury podziemnej i ukazywanie, że działalność ta może stwarzać dla władzy konkretne niebezpieczeństwo, stanowi pułapkę dla władzy. No. Także. Bo są, proszę Państwa, są też tacy, którzy mówią, tak, ty nie byłeś w Solidarności, gdzie ty tam? Ja mam dowody. Ja mam rysunki. Dobrze, jedziemy dalej. Proszę Państwa, i to taki szczęśliwy rok 88. Tak wyglądała legitymacja Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, która była ważnym dokumentem, niewielki dokument, ale bardzo ważny. Dlaczego? Ten dokument pozwalał mi pójść do profesjonalnej galerii w Opolu i sprzedawać swoje prace. Wcześniej jak przychodziłem, przynosiłem karykatury, no te same, prawda? Pani dyrektor, no pani Ryszard, no wie pan, ale pan amator, wie pan, no pan tylko ma liceum plastyczne skończone, no nie możemy. Przyszedłem z tym dokumentem, a co pani Ryszardzie, co się stało? Ja mówię, proszę bardzo. Ona, panie Ryszardzie, witamy, proszę bardzo, że zajmę, i tak dalej, i tak dalej. Tak to wyglądało, proszę bardzo. Proszę Państwa, i następna sprawa, znowu się ciągnie sprawa. Mój kolega namówił mnie, żeby, to jest bardzo niedobra odbitka, ja zaraz ją wyjaśnię. Proszę Państwa, przez jakiś czas wysyłałem i dostawałem pieniądze regularnie, nie jak z prasy polonijnej tutaj w Stanach Zjednoczonych, za jakieś tam głupawe rysunki, lepsze, gorsze i tak dalej. I to jest rysunek o reformie gospodarczej. To jest wtedy modny temat. Reforma pierwszy etap, reforma drugi etap, reforma meta. W górę, w dół strzałka. I ten Marek Kosowski po prostu ciągle do mnie dzwonił. Panie Ryszardzie, niech pan przyśle jeszcze coś. Była taka zakładowa gazeta, mieli pieniądze, mała huta, mała panew Ozimek. Oni wyrabiali wyroby szklane. I proszę Państwa, dwa lata temu jestem w Opolu, na moim wieczorze autorskim w bibliotece miejskiej w Opolu. I pokazuje rysunki i wstaje pan doktor Maciej Patelski chyba i mówi, panie Ryszardzie, a ja mam pana rysunek i daje mi tą właśnie kserówkę. Mówi, bo proszę pana, w czasie stanu wojennego i jeszcze po, to działało gdzieś do może nawet i 86 roku, mówi Jaruzelski plus jeszcze cztery osoby w państwie wybrane, tam był Rakowski, Urban i tak dalej, oni mieli podsyłane na swoje biurka informacje o tym, jak satyrycy gdzieś tam, prawda, reagują na rzeczywistość polską. I mówi, to po prostu to było takie zastrzeżone i mówi, proszę pana, ja piszę pracę doktorską na ten temat i ten rysunek tam będzie jako, także proszę państwa, no. Doktoraty o mnie pisze. Ważnym elementem w mojej biografii, proszę państwa, to jest rok 88. Właśnie, to się tak wszystko jakoś złożyło i potoczyło i były nagrody w różnych konkursach, ale to są pierwsze rysunki ze szpilek. No to była najbardziej prestiżowe pismo, tygodnik. Był jeszcze Karuzela, ale tam taki bardziej amatorski. No to była nobilitacja. To była nobilitacja, proszę Państwa. Ale muszę powiedzieć uczciwie, bo ja nie kłamię, jak na spowiedzi w naszym, tutaj w parafii naszej, co chcę powiedzieć, mianowicie wysyłałem z tych rysunków z 10 i ciągle ten. Jest pewna prawidłowość, jak ktoś jest uparty, a ja do takich należę, to po prostu
końcu ich zaskoczy, prawda? W końcu ten. I jak się pojawił pierwszy, to później drugi, trzeci, czwarty, to nie wszystkie, to tylko te trzy tutaj chciałem pokazać. Proszę Państwa, no i teraz jestem w Ameryce, w 96 roku w Mikołaja przyjeżdżam, taki prezent. No właśnie, ludzie, no przecież... Ale rysuję ciągle, wie, po polsku, no polskie sprawy. Przyjeżdżam i gdzieś koło Bożego Narodzenia wali się Związek Radziecki, w związku z tym taki oto rysunek. Jak wali się Związek Radziecki, to zaraz mi się kojarzy Aurora i robię taki szkic na Satyrykon w następnym roku, ale nie wysłałem go. Ale on jest, to jest genialny rysunek, tylko może tego nie widać. Proszę Państwa, to ja zaraz Wam wytłumaczę, bo to są też takie dziedziny sztuki, że artysta musi wytłumaczyć. No. Więc słuchajcie, jest Aurora, prawda? No wiadomo. Jest wystrzał z Aurory oznaczający nową erę. I teraz ta kula robi takie koło i jebudu, jak mówią, prawda, dobrze wychowani, prawda, w Aurorę. No, również próbowałem robić takie szybkie szkice i to jest taka wizyta w Fundacji Kościuszkowskiej. Takie damy wtedy tam były, prawda. No, dobrze. Proszę Państwa, i trochę autoironii, zieloną kartę odstąpię za dobrze płatną pracę. Wszystko mi się waliło i taki, prawda, mój dom, który po równi pochyłej spada na tą pierwszy szczebel tej drabiny emigranta. Proszę bardzo. No i ciągle o tym Wałęsie, bo to przecież postać numer jeden. To jeszcze o tym Bolku wtedy nikt tak nie mówił. I tak to wygląda. Na parę lat związałem się z gazetą, która była wydawana, redakcja mieściła się w tym samym pomieszczeniu, gdzie jest teraz moje studio. I to był Spójnik, wydawany przez Andrzeja Weissa, bardzo proszę. Zaczynaliśmy od taki powielar, na powielaczu, można byłoby powiedzieć, na ksero robiony, ale później była okładka już biała, to jest Pityński, później już był kolor i tam przez 6 lat, jak to się mówi, za free. Ale to była dobra nauka, nie tyle, że mi pomagała rysować, malować, ale trzeba było gdzieś wyjechać, zobaczyć kogoś ważnego, znanego, zrobić karykaturę. Także ja różne połapałem te różne kontakty, które mi się później przydały, a bez kontaktów, proszę Państwa. Dobrze. O, i to jest taki przykład. Tutaj mnie wysłano na spotkanie do Nowego Jorku, to jest Urszula Dudziak. To jest Elżbieta Baumgartner, autorka wielu poradników, prawda, wydanych po polsku. A to jest Ireneusz Wykusz, który stworzył autentyczny teatr polski w Nowym Jorku. No i ja tak, Irkowi zrobiłem karykaturę już w domu, a pani Dudziak tak z ukrycia, prawda, robiłem. Ale jak widzicie, prawda, ta jest bardziej podobna niż ta, prawda? Ile to się trzeba namęczyć, żeby kogoś, prawda, skrzywić na rysunku, prawda? Dobrze. No, trochę o Indianach człowiek zaczął rozmyślać i takie różne rysunki, ale ten rysunek, zawsze z nim był kłopot, jak był pokazywany w Polsce na wystawach, bo go przewracali do góry nogami. I musiałem im tłumaczyć, że to jest Manhattan, na dole, to jest symbol ziemi indiańskiej, z której wyrastają dwie wieże. No ale ja już to wiedziałem. Dobrze. Proszę Państwa, 94. No, następny kopniak, ale pozytywny. Mianowicie ukazuje się kolejne roczne wydanie, najlepsza międzynarodowa polityczna karykatura naszych czasów. Joe Sabo to wydaje, pięknie wydana książka, okładka z Jelcynem i tam otwiera tą chyba Bill Clinton i później na 144 stronie nasz pan Lech. Pan Lech. Dobrze, idziemy dalej. Proszę Państwa, no słynna afera O.J. Simpson,
wszyscy oglądają w telewizji, musiałem go narysować, ale proszę zwrócić uwagę, to jest kształt worka na dolary, prawda? I wysłałem to do New York Timesa, ale niestety New York Times odpowiedział mi, że dziękujemy bardzo, ale nie skorzystamy, ale zachowujemy w archiwum. Do tej pory nie opublikowali. Uważam, że zrobili wielki błąd, bo to jest naprawdę dobry rysunek. Kto to jest, proszę Państwa? Tak jest. Tak jest. Jedziemy dalej. No, sentyment do Polski. Rozpoznajecie? Kobuszewski. Bardini, bardzo dobrze. Proszę Państwa, i teraz następny slajd bardzo poproszę. Trochę w kolor się bawię, robię różne okładki do wierszy czy do płyt. Oto już widzę, że tam pani Ewa Matczak się uśmiecha i Dominika też. Tak, tak, to tu jest wasz hero. Tak, ale w każdym razie, na co chciałem zwrócić uwagę, że lubię, robiąc te okładki, one tu są trochę przekolorowane, mianowicie posługiwać się żartem graficznym. O, tak, może w największym skrócie. Proszę bardzo. Nawet swoją książkę, którą napisałem o salonach, też ma taki satyryczny wydźwięk, no nie satyryczny, a może i satyryczny, prawda, bo to jest w cylindrze, prawda, salony, a na boso, prawda. No i tutaj nasi wspólni znajomi, wspaniali ludzie, pani Ala Jacyna i Andrzej Jacyna, ostatni numer ich pisma, które wydawali kilka lat. Proszę bardzo, teraz następny slajd. O, i właśnie tu kilka takich typowych żartów. Czyli żart graficzny, czy też humor, to nie jest satyra, to nie jest podkreślanie jakiegoś złego charakteru i tak dalej, czy ułomności fizycznej, tylko po prostu zabawa, bym powiedział. I to są takie przykłady. To jest 40-lecie mojego debiutu graficznego i 30-lecie przyjęcia do Stowarzyszenia Polskich Artystów. Tak mnie mielą te daty, proszę Państwa. Tak, to jest też żart typowy. No i to takie sympatyczne dwa jajeczka. Dobrze. Proszę Państwa, i tutaj, no właśnie, przez wiele lat robiłem do moich salonów takie małe plakaty, bo wywieszałem je w sklepach różnych, ale później zaniechałem tego, no bo internet i Facebook i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę bardzo, tu w tych plakatach również element jakiegoś żartu się pojawia. To jest oryginalny plakat, który pochodzi z roku 2011, wydany przez Muzeum Pułaskiego w Warce, gdzie miałem wystawę plakatu polonijnego, dużą wystawę na chyba 70 prac. Pięknie mi wydali ten plakat, pięknie mi wydali katalog. Także to się tak toczy i kręci. I jedziemy dalej. Teraz jeszcze kilka innych plakatów, tutaj już lokalnych. To jest dla kolegi, który robił taki teatrzyk w Trenton. To są kabaretowe, polonijne imprezy. I jeszcze ostatnia właśnie. To jest świetny. Polecam, jak będzie w przyszłym roku, będzie u mnie jeszcze z piosenkami Bułata Okudżawy. Świetny interpretator piosenek Okudżawy, nazywa się Jewgen Malinowski. Od 25 lat mieszka w Polsce, chociaż urodził się na Syberii. I proszę bardzo, jedziemy dalej. Taka przygoda teraz, proszę Państwa. Również w moich obrazach, no ja maluję tak realistycznie bardzo, pejzażyki, obrazeczki, ale mnie interesuje malarstwo tego typu. To nie jest w kolorze dobrze oddane, ale proszę Państwa, najważniejsza sprawa jest taka, że ten obraz był w aucie. Auto w Trenton skradli. Państwu się to nie przydarzyło, bo wy jesteście, prawda, z innych miejscowości, ale proszę Państwa, po kilku dniach, może po tygodniu samochód znaleźli, niestety obrazu nie było. Ale proszę Państwa, no, ale no, no ukradli, ale proszę Państwa, to ważne jest to, ukradli moje dzieło. Czyli ten murzyn, który to wziął, prawda, to dla niego nie było ważne to auto, bo auto zostawił. Dobrze, proszę Państwa, i prezydenci Stanów Zjednoczonych,
I jedziemy dalej. Proszę Państwa, no i teraz twarze i buźki naszej polityki, proszę Państwa. Ulubiona twarz. Dobrze, jedziemy dalej. No i następna ulubiona twarz. I następne twarze polityki, poproszę. Nie muszę tłumaczyć, prawda, kto jest to? Dobrze, bardzo proszę. A kto to jest po lewej? Piotrowski. Piotrowicz. Tak. A to jest, no, to jest nawet napisane, tak. To jest nasz Kukiz. Proszę Państwa, ale tu, na moment. Są takie chwile w życiu wielkiego artysty. Proszę Państwa, że po prostu... Mira to poświadczy, prawda? Że coś wychodzi dosłownie nie wiadomo dlaczego, prawda? Spod ręki idą iskry, prawda? I ta karykatura Kukiza to jest genialna karykatura. Ona wisi teraz w Polsce u pana dyrektora Zamojskiego, bo ją kupił na aukcji w tamtym roku, kiedy sprzedawałem rysunki na operację dziecka tu w Stanach Zjednoczonych. Ale zrobiona flamastrem. No ale po prostu tu jest... No co wam będę mówił, no. Dobrze, że kupił. No i tak, tu jest nasz monarchista, tak jest, monarchista. Tu są jeszcze inni, prawda? To jest, wiecie kto to jest? Braun, tak. To jest Liebnauer, tak. Miller. Dobrze. Teraz troszkę, proszę Państwa, lubię robić, sam sobie to wymyślam. Jest jakaś rocznica, jest jakiś jubileusz. Jak ja bym to narysował? I proszę bardzo, to są dwa przykłady. Stulecie Polski. To jest taki szkic. Rocznica niepodległości, tak? Ile? 20-30 lat, tak? Okej. Teraz narodowy akcent, proszę Państwa. Narodowy akcent. Proszę Państwa, Janusz, co ci strzeliło... Może to pani Ewa z Januszem? Janusz, co ci strzeliło do głowy z tym parasolem? Zobacz, cała plaża ma biało-czerwone. Proszę Państwa, ale ten rysunek. To jak widzicie jest, prawda, symboliczna taka... kształt, forma Polski, prawda? Ja to sprzedałem, przekazałem, no bo przecież ja jestem społecznik, to ja po prostu lubię rozdawać ludziom rysunki, niech się cieszą, prawda? W końcu trafię na milionera, że kupi ode mnie coś. Ale co jest ciekawe, ten rysunek na internecie miał 30 tysięcy lajków. Ja jak publikuję coś na Facebooku, to nie osiągam takich wyników, ale to przekazałem dziennikarce ze Szczecina, która była kiedyś u mnie, kręciła film razem z mężem i ona to gdzieś przekazała w tych jakichś kręgach dziennikarskich i nagle mówi: Ryszard, to jest 30 tysięcy. Tak, dobrze, teraz jedziemy dalej. Proszę Państwa, i teraz od 14 roku zacząłem wysyłać te rysunki do Muzeum Karykatury w Warszawie, który organizował taki konkurs cztery pory karykatury. Tak. I on polegał na tym, że co 3 miesiące był ogłaszany wynik co do rysunków nadesłanych. I udało mi się kilka wyróżnień zdobyć i dwie nagrody pieniężne. Raz $200, raz 300. Proszę bardzo, siedzi w Ameryce, zarabia w Polsce. Ja rysunek ten bardzo lubię. Nie możesz mówić wnuczku, że Polska jest prywatną spółką. To dlaczego babcia mówi, że prezes, Polską rządzi prezes? To była druga nagroda. Kazałem wyciąć wszystkie, które pamiętały czasy PRL-u. Proszę bardzo, następne. Za te dwa rysunki to były pierwsze nagrodzone, trzecie miejsce. To było w czasie inwazji Krymu, na Krym.
To jest prawda, wiadomo kto, ale jako samoobrona kremlowsko-krymska na spacerze. Dobrze, i następne proszę. Proszę Państwa, no i były jeszcze takie, szkło kontaktowe, media narodowe, albo sprzedam ubiegłorocznego bałwana. No i trójpodział słynny, o którym się mówi ciągle w Polsce. Tak sobie to wyobrażam. Tak to widzę. I tutaj takie polityczne rozmowy. A ja proszę Pana, w 89 zjadłem kwity z mojej teczki i mam święty spokój. Proszę Państwa, no i teraz następna tematyka, bardzo ulubiona dla mnie. Mianowicie Kościół i jego pasterze. To jest jeszcze rysunek, który jest starej daty, że tak powiem. Tu wszystko jest poświęcone, prawda? W tej piaskownicy, która jest w kształcie Polski, nie ma już wolnego miejsca. No tutaj ostatnio, tak no, tak to sobie księży narysowałem i tutaj, proszę księdza, a przecież już biskup warmiński Ignacy Krasicki pisał, kto z brzydką grzeszy, duszę swoją zbawia, bo grzesząc jednocześnie pokutę odprawia. To nie ja, to Krasicki. To jest tylko moja ilustracja. Czyli proszę bardzo, jak tu się splata karykatura z wielką literaturą. O, nie, wyżej koniecznie z powrotem musimy cofnąć ten. A nie, to jeszcze tu byliśmy, tak? Dobrze, to tu jesteśmy, dobrze. Granice lądowe pokryją różańce, Bałtyk się pokropi, Rzeczpospolita zabezpieczona. Tak, to jest a propos pedofilii. Razem z tym to trzeba tutaj traktować, bo to jest coś haniebnego, coś po prostu, czego ja obok czego nie mogę spokojnie przejść, że to się tak po prostu wszystko dzieje w tej Polsce. Dobrze, jedziemy dalej, niżej. O właśnie, no to ulubiona postać, ojciec Rydzyk. A za tą wygraną poproszę dwa majbachy dla ojca Rydzyka, mówi bezdomny, który przyniósł pieniądze, po czym zmarł, jak Państwo wiecie oczywiście. No i następne, to też a propos, krótka rozmowa między panem wójtem a plebanem. Rozpoznajecie, tak? No właśnie. Klauzula sumienia oraz zasada ubóstwa nie pozwalają mi jako nauczycielowi religii popierać strajku o podwyżki zarobkowe w oświacie. Dobrze? I to autor filmu o pedofilii, tak? Teraz trochę a propos opozycji i jej sił witalnych. Tak to mniej więcej wygląda. I zbliżamy się do końca. Proszę Państwa, niestety nacjonalizm, czy neofaszyzm, czy jak tam nazwać, prawda, te ONR-y i tak dalej, to jest taki temat, który mnie straszliwie bulwersuje. Zresztą z Hubertem tu mamy identyczne poglądy na ten temat. No niestety w Polsce tego nie rozumiem, nie wiem, może Państwo jesteście innego zdania, ale jak ludzie, którzy mówią o tym, że co to takiego, ale jak w Warszawie widzę kogoś, kto, prawda, jest na demonstracji narodowej i hajluje, no to po prostu dla mnie to nie jest do pogodzenia jedno z drugim. Thank you.